razem z Karoliną Ziętek zrobiłyśmy sobie taką współpracę i każda z nas zainspirowała się klaunem z filmu z horroru Poltergeist i próbowała swoich sił, aby stworzyć pracę właśnie zainspirowaną tym straszliwym klaunem z tego filmu. Jeśli nie widziałyście nawet traileru tego filmu, to zapraszam Was serdecznie, namawiam Was, żebyście zobaczyły, o co chodzi. U Karoliny na kanale możecie zobaczyć wersję w stylu body painting, a ja raczej staram się stworzyć już bardziej maskę. Także macie wybór, może coś Wam się przyda na Halloween i jeśli będziecie chciały zainspirować się właśnie straszliwym klaunem, to będziecie miały wybór bez problemu, będziecie mogły sobie coś wybrać dla siebie. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak wykonać taką śmieszną maskę, to zapraszam Was na ten filmik. Okej, dzisiaj będzie z moim głosem w tle, ponieważ tak będzie szybciej, łatwiej przyjmie. Jak widzicie, mam zakamuflowane brwi, kiedyś będzie o tym filmik, ale póki co zrobiłam to po prostu dla bezpieczeństwa, bo będę używać lateksu, taśmy oraz takiego kleju charakteryzatorskiego, jest to Mastic z Kreolan, którym będę sobie przyklejać niektóre fragmenty. Oczywiście jest mi też tutaj niezbędna wata, także naprawdę to będzie bardzo prosta charakteryzacja. I bardzo skróciłam filmik, bo tutaj są etapy, które się w kółko powtarzają. Nalewam sobie troszeczkę lateksu na jakąś powierzchnię, biorę watę, maczam dokładnie w tym lateksie i robię sobie pucki, moje poliki. Te miejsca, które mają być właśnie takie klauniaste, duże. Biorę sobie płatki kosmetyczne i przyklejając do twarzy je klejem właśnie Mastixem wodnym, ja używam wodnego, bo jest dużo łatwiejszy do zmycia, próbuję sobie tak jakby troszeczkę schować swój nos, ponieważ Poltergeist, właściwie ten klaun w tym filmie jest lalką, więc muszę jak najmniej przypominać człowieka. Docinam sobie więcej tych płatków, kamufluję troszeczkę swój nos, wygładzam wszystko taśmą. Tak jest łatwiej, jeśli używacie właśnie waty i takich innych rzeczy. Taśma się bardzo tu przydaje, bo sprawia, że powierzchnia jest bardziej płaska. Wszystko sobie oczywiście pokrywam cały czas lateksem charakteryzatorskim, każdą jedną z osobna. Teraz będę robić wąsy, no żartowałam, robię sobie teraz wielkie usta klauniaste, czyli po prostu używam waty zrolowanej, zamoczonej w lateksie. Robię sobie górną wargę, przyklejam ją delikatnie, zawijam ją troszeczkę i po chwili będę robić od razu też dolną wargę. Tu nie ma żadnej filozofii, to naprawdę nie jest nic trudnego. Teraz robię sobie, formuję dolną wargę, doklejam sobie wszystko do twarzy, później podsuszam sobie w trakcie cały czas suszarką, żeby warstwy mi szybciej schły. Czarna farbka wodna do twarzy firmy Snazero. Maluję sobie swoje własne usta i tutaj całą powierzchnię skóry wewnątrz moich rzekomych ust. Oraz zaczerniam sobie oko, tak żeby chociaż trochę przypominało te oczy lalki. Ukrywam sobie wacikiem kosmetycznym, w którym jest wycięta okrągła dziura, przyklejam sobie wszystko taśmą, oczywiście wszystko pokrywam znów lateksem i przesuszam. Oczy robiłam osobno, ponieważ lateks bardzo mocno paruje i podrażnia oczy, więc robiłam najpierw jedno oko, kiedy ono zaschło, robiłam drugie. Tak jest dużo bezpieczniej, bo naprawdę oczy przy tym po prostu łzawią. Wyznaczyłam sobie linię pomocnicze, bo teraz wszystko będę pokrywać białą farbą. Będę używała białej tłustej farby z Kreolanu, to jest z tej serii Supracolor, to jest typowa farbka dla klaunów. I tutaj widzicie już końcówkę, jak poprawiam sobie pędzelkiem, a ogólnie farbkę nakładam gąbeczką, wklepując równą warstwą w całą powierzchnię właśnie mojej twarzy i tej sztucznej twarzy, właściwie maski. Czerwoną farbką wodną maluję sobie wargi klauna, usta klauna. Tak, żeby tutaj podkreślić ten piękny jego uśmiech, maluję sobie też pięknie policzki na okrągło. I tutaj już widzicie, jak czarną farbką, także ze Snazero, maluję sobie linię oczu klauna. Włosy pomalowałam sobie farbką też wodną ze Snazero, one są zmywalne wodą, dlatego że po prostu mi peruka nie dojechała i już musiałam wymyśleć coś na szybko. Zęby to po prostu gąbka do makijażu. Wycięte kawałeczki, przyklejam je lateksem i są takie trochę creepy. Teraz najważniejsza część, czyli prawdziwy nos klauna. Tiriri, jest klaun gotowy. No czyż nie wyglądam uroczo, ten piękny, szczery uśmiech. I to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że do czegoś Was zainspirowała ta charakteryzacja, że może Wam się kiedyś przyda. Lub po prostu spędziłyście ze mną strasznie czas.
dajcie znać, co myślicie. Ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału i koniecznie obejrzcie u Karoliny na kanale jej wersję właśnie face paintingu, bo wiem, że jest po prostu niesamowita. Także zapraszam Was serdecznie. Żegnam się z Wami cieplutko i do zobaczenia następnym razem. Cześć!